No i znów jesteśmy po przerwie. Gdybym tylko umiała kontrolować tę moc, mogłabym go uratować. Nie obwiniaj się. Magda zapłaci za śmierć Kaina. Popatrz, ale wszyscy, zawsze wszyscy bohaterowie, gdybym coś tam, to, coś tam. To jest takie tanie budowanie tragizmu. Ty sądzisz? Żaden człowiek nie przeżyłby takiego upadku. Ani nie zdobył. No i oczywiście główny bohater musi pocieszać. Kiedy moja moc się upadła, jak to się pamiętasz nazywa? Cliché? No. A po polsku to się po prostu chyba nazywa zwyczajnie klisze. Magda będzie tam na ciebie czekać. Nic mi nie będzie. Mam nadzieję, że tobie również. Z czasem. No dobra, ruszajmy dupę. Odległości. Kaplica Wortham. Cieplutko. Powinni to nazywać kaplicą w wiosce, która śmierdzi rybami. Ominałeś ja wiem, Wortham jest. Wortham jest szybciej. Osobiście są za Wortham. Ale. No. Wieś, która śmierdzi rybami, brzmi fajniej. Serio? Naprawdę. No. Czyli innymi słowy, gdyby miasto, w którym mieszkam, nazywało się miejsce walące spaliną z dużą ilością parków, to by się to bardziej podobało, tak? Generalnie rzecz biorąc, to miejsce, które wali bagnem. Aha, tak, miejsce, które wali bagnem z dużą ilością parków, tak. I to no. By ci się bardziej podoba. You're not helping. Przede wszystkim wiadomo byłoby od razu, czego można się spodziewać. Miasto spotkań ma jest, tak? Tak. Ewentualnie miasto spotkań, owszem, tak, fajnie. Tylko, że wiecznie w remoncie, więc spotkań, jeżeli masz cierpliwość do stania na przystanku 10 lat, czekać na autobus, który spóźnił się z powodu objazdu i remontu drogi. Powiedz nam odnośnie wrażenia, że lubisz słuchać dźwięku swojego głosu. I kto to mówi? Osoba, która gada mniej więcej 10 razy tyle, co ja. Nie, ale tworzysz dodatkowo te warunki do gadania w cholerę. O, to jest, o nie, to jest to miejsce. Tak, witamy w raju dla wszystkich arachnofobów. Nie mam arachnofobii, więc to akurat to nie jest problem. Ale moja mniszka miała tu problem. Ona przede wszystkim biegała boso. Po tym miejscu. O matko, duże bydle. Weź pan zdychaj i mi głowę zawracasz się. Pajęczniki nie wyglądają może zbyt... No patrz! Ale ich obecność... Skarbnik! Skarbnik! Czekaj, ja tutaj nie to pyrze morduję. Zaraz będzie spierdolony. Są także matki. To nie trzeba było do niego podłazić. Nie, zacząłem do tego strzelać, tak się kapnąłem, że ty, chyba strzelam w skarbnika. O, w mordę. Pajęczniki są wyjątkowo... Bystrzak z ciebie. ...i stanowią śmiertelne zagrożenie... Nie powiem nie. ...dla zapędzonego w pułapkę człowieka. Wiesz, nie zawsze trzeba od razu atakować wszystko, co się rusza. Nie? To nie na tym polega ta gra? Nie zawsze. Jakby co, przypomnę, do Diablo 3 dodali fabułę. Kelner, w moim Diablo jest fabuła! Czy zakrztusił się pan, tak? Są dość wrażliwe na działanie magii. Pani. Pod jej wpływem arachnidy osiągają ogromne rozmiary i same zaczynają rzucać zaklęcia. Jestem żywym dowodem na to, że kobiety również grają w Diablo. Ta, nie ty jedna. Ogólnie to... nie tędy polazłem. Jak fajnie. Nie, już się, właśnie ogólnie chciałem kontynuować to, co zacząłem mówić, ale urwała mi się myśl. Rozmawialiśmy o tym, że kobiety nie, też grają w Diablo. Nie, bo ja powiedziałem, że właśnie... ty powiedziałeś, że Kenner w moim Diablo jest... Fabuła. Ja też nie pamiętam, co odpowiedziałem. Dobra, źle ze mną. Powiedziałeś, że zakrztusił się pan. O, tak, właśnie. Czy zakrztusił się pan? Proszę pana. Proszę pana. Chyba się tego nie spodziewał. No cóż. Fabuła w hack'n'slashu, nie? No wiesz, generalnie rzecz biorąc, jakieś tam szczątki fabularne były i w jedynce, i w dwójce, a nawet przecież w klonach Diablo jakieś szczątki fabularne są.
Ale właśnie, to są szczątki. A Diablo 3 jest tego ciut więcej, znacznie więcej dialogów. Nie, bo z reguły fabuła, opatrz, boss, z reguły fabuła jest w Diablo... Kurde. Z reguły fabuła w Hackenslash jest pretekstowa, nie? No, na tej zasadzie po prostu, że... że oni ci przedstawiają, na czym polega fabuła, a tutaj są dialogi, co prawda nie bierzesz w nich udziału bezpośrednio, bo twoja postać coś tam sobie gada, ale jest pewna interakcja między bohaterem, którego prowadzisz, a światem gry, czego wcześniej nie było. Coś, co mnie niesamowicie wkurza w Diablo 3, a w Torchlight mi się bardzo podoba właśnie, to jest to, że jeżeli przeciwnik cię zaatakuje, to jeżeli ty zrobisz przeciwnika, i atakowana istota się odsunie, to nie otrzymuje obrażeń, bo jest pod zasięgiem twojego ataku. Diablo 3, jak ktoś jeszcze się zamachnie, to znaczy, że ty oberwiesz, chociażby się teleportował na drugą stronę świata. Tak samo jest w League of Legends. Jeżeli zabiorą mi przeciwnika spod Warwicka, to i tak dostaję cały czas obrażenia z ulti. W League of Legends to troszkę inny typ gry jednak niż ten, niż Diablo, a w przypadku Diablo na przykład jest taka kwestia, że mam czarodziejkę, która jednak dużo nie jest w stanie przyjąć i zawsze staram się uciekać. Zakładamy, że koleś mnie czymś spowolni, ale sam nie atakuje na tyle szybko, żeby powiedzmy mniej przywalić w momencie, kiedy uciekam. A wtedy wiesz, gdyby nie było tego systemu, o którym mówię, to bym mógł się posuwać w nieskończoność i jakoś bym sobie poradził, nie? A w wypadku, w którym dostanę slowa, nie mam już teleportu, powiedzmy, jest na cooldownie. Koleś na wyższych poziomach się wytrzymują w cholerę i trochę, więc ja muszę atakować się, cofać, atakować się, cofać tak w kółko. To w tym momencie zakładam, że jeszcze ma przyspieszenie, albo jest po prostu przyszło ode mnie na bazowo typu skoczek, to czarodziejka mówi, aha, okej, to ja umieram i pójdę sobie inną drogą, nie? No tak, ale wiesz, to jest rzeczywiście pewien błąd, który być może naprawią, bo patche cały czas wychodzą. Więc jeżeli wystarczająca liczba osób będzie niezadowolonych z takiego stanu rzeczy, to podejrzewam, że Blizzard to naprawi, bo im zależy na tym, żeby ludzie jednak kupowali ich produkt. Niekoniecznie grali, bo nie o to chodzi. Generalnie wszystkie gry, które używają w jakiś sposób serwerów, wiesz, twórców gry, takich dedykowanych dla gry i tak dalej, wolą, żeby ludzie kupowali grę, ale niekoniecznie w nią grali. Bo utrzymanie serwerów kosztuje, więc najlepiej, żeby ludzie na przykład kupowali sobie te subskrypcje do WoWa, ale żeby nie grali. Wiesz, kupujesz tak, żeby mieć subskrypcję, po nic więcej. To jest wymarzony stan twórców gier MMO. Mhm. Nie musisz wydawać kasy na serwery, ale ludzie kupują. Dlatego zastanawiam się, jakim cudem Guild Wars 2 się trzyma i wcześniej Guild Wars się trzymał. Właśnie się kaptałem, że jedna z moich umiejętności jest zupełnie bez sensu. Która? Ta, która generuje maksimum dyscypliny. Nie mam żadnej umiejętności, żeby używała dyscypliny. Nie masz turlania się? No właśnie... Wrzuciłem je w miejsce turlania się. Teraz już wrzuciłem turlanie się z potem. Tylko, że ja użyłem jeszcze czakramu, nie? Wobec czego jak mam czakram i turlanie się, to już nie mogę mieć przygotowania, bo nie mam miejsca na nie. A jeżeli wezmę zamiast turlania się przygotowanie, to nie mam czym używać dyscypliny, więc przygotowanie jest bezsensowne. Wydaje mi się, że grając miszką miałam większą różnorodność ataków. Podoba się raid. Wiesz, przypomnij sobie, że mniszką dużo grałeś na 60 poziomie, bo od czego miałeś wszystkie sloty zapełnione. Więc to też była trochę inna rozmowa, prawda? No, może nie na 60 poziomie, ale na poziomach wystarczająco wysokich, żeby mieć więcej umiejętności naraz. Niewinny, aż usłyszałem wezwanie i już wiedziałem, że muszę służyć, muszę zabić kobietę, która zagraża mej pani i mrocznej potędze. Jestem wybrańcem. O, matko. Kanclerzu Emonie, to niezwykle ważne, abyśmy zabezpieczyli posiadłość przed zdradzieckim motłochem Tristram. Jaskinie na wschodzie znajdują się zbyt blisko mych ziem.
Trzeba zamknąć do nich dostęp. Ponoć arcybiskup Lazarus oswoił magicznie kilka arachnidów. Powinny nam się przydać. Kilka arachnidów? Kilka? No wiesz, ile to czasu temu było, nie? Oswoił? Te mi na oswojone nie wydają się za bardzo. A ludzi tu jest pełno. Wiesz, no kota nie ma, one się harcują, nie? Te. Pana nie ma, pająki śpiewają, tak? Tak, jacyś pustelnicy tego słuchają. Czekaj, poczekaj, bo my mamy tam całą dużą część niezwiedzoną w ogóle. Ja sobie pogadałem z pustelnikiem i się rozleciał. Widziałam, że niepotrzebnie wyrwałeś do przodu znowu. O, ciałko. Jee, puste. Ale to są kasy. Za mało dyscypliny. No ja nic. Kolejne ciałko. Znowu puste. Ta zamianie też puste. O, kolejne ciałko. Aha! Razem było coś w środku, ale tak... Na mnie było złoto. Chyba w lewo teraz, nie? Już w sumie w prawo też... O, w Mordale'u tego mam do zjedzenia. No... No dobra, możemy iść tam, gdzie ty pierwszy wskazałeś, Boże. Pasy w mój dał, kule już nie pamiętam. Ale popatrz, ile tak. Byłoby tych kamizelek kuloodpornych z całej tej pajęczyny, co, która tutaj jest. Trochę byś tego porobiło, indeed. No. A ponoć takie właśnie na bazie sieci pajęczej są najlepsze. Tak w każdym razie mówią różne mądre głowy. W Kingdoms of Amalur pamiętam, że była wieś, której... No wieś, miasteczko, bo tam się między innymi tam można dom dostać. W której głównym przemysłem, że tak powiem, lokalnym... O, to jest ciało w kokonie. Głównym przemysłem lokalnym było zbieranie i sprzedawanie sieci pajęczej. Bo to był taki pajęcz las, nie? No. I tam pamiętam, że się znajdowało zwłoki takich zbieraczy tej... Pajęczyny. Tak. I przy nich są dzienniki. No właśnie, a propos dziennika. Jej! Opłacało się cofnąć. Z wielkim bólem stwierdzam, że nasz król całkowicie pogrążył się w szaleństwie. Rozkazał napełnić jaskinie monstrami stworzonymi przez arcybiskupa i nie słucha protestów. Kiedyś mogli tu mieszkać sami. Ten cały kanclerz troszeczkę głupoty gada, bo przecież te monstra zostały oswojone, a nie stworzone. Więc co za bzdury on wygaduje. Cholera wie, mówiąc szczerze. Lazarus, jako że był Diablos Bitch, to mógł faktycznie stworzyć takie istotki i powiedzieć, że haha, oswoiłem je. Szczerze mówiąc, musiałabym doczytać, czy one są oswojone, czy stworzone. Co do oswojoności, to już sama przedstawiłeś swoje pewne teorie na ten temat. Znaczy, nie o to chodzi, bo te mogły zdziczeć, nie? No, każde zwierzę, nawet oswojone, najbardziej zdziczeje, jeżeli nie będzie pod opieką przez długi czas. Tylko chodzi o to, że... Generalnie rzecz biorąc, no... Po co tworzyć pająki? Takie wielkie. Bardziej, że da się oswoić pająka, czego dowodem są ci wszyscy ludzie, którzy hodują sobie pajączki pająków, w domu. Tak, ale zauważ, jaki rozmiar mają te pająki. No, całej dłoni twojej na przykład. Nie, mi chodzi o te pająki tutaj. A. Takie istoty raczej w naturze no, nie te są rzeczywiście wielkości konia, to muszę przyznać. No i my point exactly. Więc takie absolutnie mogły zostać stworzone za pomocą magii, więc... No wiesz, tylko że na przykład w takich światach jak Forgotten Realms z D&D występują również olbrzymie pająki, one są jak najbardziej chyba naturalnymi stworami z tego co pamiętam. Mam wrażenie, że masz w tym przypadku rację, aczkolwiek w Diablo nie wiadomo mi nic na ten temat. Wiem natomiast, że kiedy odpalasz sobie informacje na temat pająków, to jest powiedziane, że za pomocą magii można stworzyć takie właśnie duże egzemplarze.
Więc to by przemawiało raczej za tym, że jest to twór nienaturalny i zostały stworzone przez Lazarusa. No w Wiedźminie to przecież te całe stawonogi, które były takie olbrzymie, na przykład kościej. No tak, tak. Droga, z której się nie wraca, to też tam nie występowały naturalnie, tylko były tworzone przez magów. Tak, tworzone przez magów. W każdym razie tutaj bardziej nie jestem właśnie pewien, czy to są istoty normalne poddane działaniu magii, czy stworzone przez magię od początku. Tak czy inaczej, wychodzi na to, że to są jednak twory Lazarusa, ponieważ on by musiał przyłożyć rękę do powstania takich dużych istot. No to zrobić od nowa. Każdy pająk tak robi. No tak, wiem. Tak, ale ja tylko do niej mówię, bo ona ta bestia wysysa ofiarą wnętrzności. Każdy pająk tak robi. Nie do końca wnętrzności, tylko koktajl z wnętrzności tak naprawdę. No tak, bo jad ma za zadanie rozpuścić, tak samo robi wąż. Jad kobry jest tak niebezpieczny, ponieważ na przykład rozpuszcza ciało, tkankę. Nie wiadomo nic na ten temat, więc się nie wypowiadam. Ej, wracaj tutaj, chcę się ostrzelać w obłok. No, ale ona uciekła z mojej pułapki, to nie w porządku. Tak, lord pęków zawsze może wyjść z pola walki, kiedy jej się żywnie podoba. Robi to dwa razy na walkę, jeżeli się dostarcznie szybkim. Jeżeli nie, to robi to nawet więcej razy, jest to bardzo upierdliwe. No mi standardowo ucieka dwa razy. Luchtowe rękawice żółte. I buty żółte. Nie chcę tu wisieć ani chwili dłużej, zaraz oszaleję. Dziękuję. Dziękuję. Plotka głosi, że przed śmiercią arcybiskup Lazarus. Ona ma straszliwie taki, nie wiem, jakiś. O, sprowadził milczącą grozę do posiadłości. Do jaskiń w pobliżu posiadłości Leoryka. Przeprowadzał eksperymenty z grupą wyjątkowo dużych pająków. Doprowadzając do tego zniknięcia. Okej, wyhodowane monstra. Your point, że tak powiem. Sobie zidentyfikuję dwa żółte przedmioty. Ja zidentyfikowałem też już oba. O! Wydaje mi się, że lepsze butki niż te moje. Tak, zdecydowanie. Rękawice dużo lepsze niż te moje. Nie, buty całkiem konkretne. Dobra, chodźmy na zewnątrz, bo tak. Cały czas mi się teraz po ostatnim graniu w League of Legends cały czas mi się mylą klawisze znowu. Tak, i wraca się do League of Legends, to się mylą z powrotem z Diablo. Tak jest non stop. To było straszne. Dzięki Bogom, że mnie znalazłaś. Co tutaj robisz? Śpiewam. Szukam człowieka, którego porwał Sabat. Sabat? Tańczę salsę. Do posiadłości Leoryka. Może do tego człowieka szukasz. Tylko że możesz mieć kłopoty z dotarciem na miejsce. Nie jestem z tego dumna. Polecę tam na miotle, na pewno nie będzie żadnych problemów. Kozłoludy się wściekły i zagoniły mnie do tej jaskini. Kostur znajdziesz w moim wozie, gdzieś na wyżynach. Jeśli zaniesiesz go pod barykady Kazrów, może pozwolą ci przejść. Tak, jasne. Cześć, mam wasz kostur, przepuścicie mnie? No, w ten czy inny sposób tak, bo dawaj kostur, więc będą musieli wyjść po... Ojoj. Więc będą musieli tak spak po niego wyjść. Żeby wyjść też trzeba otworzyć bramę, nie? Nie. Muszę mieć więcej nienawiści. I wyżygał całe złoto. Money. No. No, wzbogaciłam się. Jestem zadowolona. O. Wow. Robal. Trzeba było wziąć ze sobą rajd. Różnica stanowi swego rodzaju fenomen. Jak na owada ma ogromne rozmiary i prawdopodobnie dzięki temu, gdy zostanie zaatakowana, wyzwala potężną energię. Niewiele jest informacji o tych stworzeniach, ponieważ tylko nieliczni badacze przetrwali spotkanie. No ja się nie dziwię. Nie próbować zgłębiać tego zagadnienia. Pominąłeś to z kamieni i zwłoki. O. No. Nic ciekawego w nich nie było, najwyraźniej mój wewnętrzny powiedział mi, że nie opłaca się tam iść. Kurczę, znowu mi się klawisze pomyliły. Ale tym razem już mi się nie pomyliły. Dawno temu pięć klanów plemienia Umbaru opuściło tę Ganzę i wyruszyło na północ. Po przemianie Kazrów
Tylko nieliczni przedstawiciele starszyzny zachowali władzę. Muszę mieć więcej nienawiści. W samą porę się skończyło. Akurat kiedy wszystkich wybiliśmy. Potomkom, aha. Którzy zostają potem niebezpiecznymi szamanami Kazrów. To tyle w kwestii Kazrów. Naprawdę, polowanie na nich łowcą demonów jest poezją. Poza jak przez was. Tak. Pełen jagódek. Rogatych jagódek, bleee. Wiesz, no rozumiem pluszowe, bo spleśniały, ale rogate? Holy shit. Nie lubię tych kul. Cześć, drzewko. Już właśnie chciałem powiedzieć, że mamy koszmar tego. Koszmar herbologa z lewej, ale samego zobaczyłaś. A mi w tym czasie słów zabrakło, nie wiem, derpoza. Jak dla mnie to jest koszmar psa, którego ciśnie. Lub dendrologa. O, tak. No, psa, którego ciśnie faktycznie też jest. Nie dość, że prostsze, to jeszcze też na miejscu. Bardzo. O, dzień dobry, panie koszmar. Uwaga, zdążył posadzić kalafiory. I bardziej zależy na złocie. Gdzie tam? Co tam płuca, kupię se nowe. Za to całe złoto. Powiem sobie kawałek mapy, bo tutaj miałem ciemną blamę. O, dzień dobry. Stęskniłam się za tobą, robaczku. On za tobą też. Aż się roziskrzył z żalu. Chyba z radości na mój widok. Popatrz. Tak, tryska energią ma tam. O, będzie frażował. Jeszcze czego? Ole! Ale źle, nieważne. Matko, znowu cholerne kalafiory. Już widzę takiego drzewnego upiora idącego przez pole, śpiewającego jestem sobie ogrodniczka. No pięknie. Jaskinia. Co to za jaskinia? Aha, coś tam klanu księżyca. Skoczki. To jest kapliczka ochrony. O, co? To jest kapliczka ochrony jeszcze z lewej strony, którą przegapiliśmy. Doszedłem tylko na to, żeby zobaczyć, jak takie dwa zwęglone trupy sobie leżą. No. To złoto. Okay. Jaskinia klanu księżyca? No, zapraszam. No to jasne.